Za chwilę znajdę się w niebezpiecznym miejscu, w autobusie, a więc tam, gdzie można się zarazić na przykład grypą, a więc opowiem Wam, co zrobić, żeby tego uniknąć. O, jest troszeczkę ludzi, a więc ryzyko, że złapiemy na przykład wirusa grypy, dość duże. Jeżeli wsiadacie, to najlepiej nie dotykać poręczy ani żadnych innych uchwytów, ponieważ na nich właśnie najwięcej czai się różnych groźnych zarazków, między innymi grypa. Podtrzyma mi Pan, bo ja chciałabym teraz na przykład kichnąć, a jeżeli kichnę, to oczywiście chusteczkę. Tak, wtedy też nie ryzykujecie, że kogoś zarazicie, a taką chusteczkę wrzucamy od razu do kosza, albo można na przykład do takiej torebeczki. Ja sobie zawsze noszę i to się po prostu sprawdza w praktyce. Już Panu zabieram. Myjcie ręce, jeżeli właśnie się smarkaliście i takimi brudnymi rękami koniecznie, a właściwie nie możecie absolutnie dotykać ani oczu, ani ust, ani nosa, bo wtedy łatwo coś złapać. A jeżeli nie możecie umyć rąk, wtedy proszę w grę, jeszcze raz Pana poproszę o pomoc, chodzą takie mokre chusteczki, bierzemy, wycieramy szybciutko ręce. Wtedy zmyjemy łatwo to, czego nie chcemy, żeby na nich było. No oczywiście najlepszym sposobem są sprawdzone metody. Bo muszę teraz włożyć rękawiczki. Proszę, będzie modnie i wygodnie. O, nie ta rączka. No one są troszeczkę chyba za małe, bo to było z tamtego sezonu, ale... Ale działa, działa, działa. Zabieram kamerkę i jeszcze jedna metoda, ta najskuteczniejsza. Proszę, nakładam maseczkę i teraz będę całkowicie bezpieczna. To wszystko bardzo cenne rady, ale czy rzeczywiście jesteśmy w stanie uchronić się przed wirusem obecnym na powierzchni? Na przykład taką maseczką, załóżmy. Wydaje się, że maseczka, szczególnie widoczna w Azji, no nie przyjmie się w naszej kulturze po pierwsze, a po drugie nie do końca nas ustrzeże przed zakażeniem wirusem. Muszę powiedzieć, że z powierzchniami bywa bardzo ciężko. Oczywiście możemy zastosować środki dezynfekujące powierzchnie, możemy gotować, dajmy na to przedmioty, no ale nikt tego nie robi, prawda? Naprawdę, dokładnie. Doskonałym przykładem będzie tutaj posługiwanie się pieniędzmi, gdzie na banknotach, które są pokryte, dajmy na to, zanieczyszczone śluzem zawierającym wirus, taki wirus może przetrwać nawet 17 dni, proszę Państwa. A czego nie brać na grypę? Często spotykanym właśnie błędem jest podawanie aspiryny. Jak czyli kwas acetylosalicylowy. Dokładnie tak. Nie jest zalecane w grypie, ponieważ może skutkować poważnym, ciężkim zespołem Reya, który powoduje skutki dosyć... Powiedział ciężkie na wątrobie. A to jeszcze chciałam szybko spytać o witaminę C. Czy jeżeli my będziemy łykać tej witaminy C, bo też wszyscy mówią, że ona nam, prawda, będzie wzmagać jakby tą odporność, czy witaminą C pewnie nie wyleczymy, ale czy pomoże? Pomoże jak najbardziej. Witamina C. Stosujmy właśnie naturalne witaminy C. To jest bardzo dużo. Odżywiajmy się, proszę Państwa, prawidłowo. Bardzo dużo, a tutaj jest więcej witaminy C, Pawle, naprawdę.